Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Randomik T110E3. Obejrzycie sobie teraz bardzo fajną bitwę, którą wczoraj zrobiłem. Nie będę zdradzał szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że dostałem za tą bitwę medal Radleya Waltersa, specjalistę, snajpera, rozpruwacza, spartanina i odznakę mistrzowską pierwszej klasy. Na początku byłem troszkę sceptyczny, żeby jechać na górkę, co tu widać, właśnie miałem ustawić się na kwadracie E8. Jednak w ostatnim momencie, tak tutaj na skręcie, pomyślałem sobie, ach, pojadę sobie na górkę. Co było bardzo, bardzo dobrym wyborem. A dlaczego, to zobaczycie sami. Chyba w sumie dzięki mnie bitwa wygrana. Nie chcę tutaj się przechwalać. Wiem na pewno, że ktoś z was zrobił lepszą bitwę niż ta. Jednak wstawiam to dlatego, że no, takie bitwy zdarzają się dosyć rzadko. Nie ma żadnego złotego środka na wygraną, to zależy wszystko, jak przeciwnik pojedzie, co zrobi, jakie ruchy wykona, co było widać właśnie, będzie widać na tej bitwie. Tak więc, miłego oglądania. Screeny z wynikami bitwy będziecie mieli wklejone w opisie filmu, więc zerknijcie sobie też na nie. Tutaj też z mojej strony było ryzykowanie jazda tutaj na tą górkę. Przeważnie artylerię tutaj celują. No ale na szczęście do mnie nie strzelała, co wykorzystałem to tutaj bardzo dobrze. Tutaj się kolega czai. Ach, no i tak jak mówiłem, te trójki tutaj w tym patchu 8-6 naprawdę bardzo dobrze się sprawują. Naprawdę ciężkie czołgi mają troszeczkę problemu, żeby je przebić. Tutaj też nie oszczędzałem amunicji na dobijanie nawet słabszych, bo wiadomo, jeden zniszczony to jedna armata mniej do strzelania, więc trzeba bić co się da, co jest w zasięgu widzenia. Nie ma zastanawiania się, czy strzelić, czy nie, bo ma tam 50 HP. To jest nieważne, ile ma, ważne, żeby zabić. Była jedna armata mniej, tak jak powiedziałem. I tu chyba od tego momentu właśnie zacznie się rzeźnia. Bardzo ładna rzeźnia, sobie zobaczycie.
Dobra, teraz mogę wam zdradzić szczegóły. Ustrzeliłem 8. Chciałem jeszcze zabić Lisa, no ale niestety nie dali mi zabić 9, a byłoby fajnie, ponieważ bazę skapowano, bez sensu, totalnie jak dla mnie. Nie lubię kapowania bazy, jeśli zostaje 1-2 czołgi, uważam, że powinno się wszystkich zabijać, więcej expa, lepszy wynik i tak dalej. A tak, bez sensu skapowanie bazy i koniec. No i tutaj bitwa się zakończy, nie dojechałem tam niestety. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmiku. Komentujcie, lajkujcie, to mnie będzie motywowało do dalszej pracy, lepszych wyników. I jeszcze raz dzięki za obejrzenie filmiku. Trzymajcie się.